Hej, witajcie w nowym odcinku z Metro Exodus na moim kanale. Zadanie jest proste. Pójść do krzyżyka. I to jest zadanie na teraz. Tak, zdecydowanie. Czekajcie, jak ja tu mam broń? W sensie, to, o dobra, ta pukawka. Zapis nigdy nie sugeruje nic dobrego. Przynajmniej, jeśli o mnie chodzi. Nigdy nie lubiłem, jak gra sama od siebie coś zapisywa. A teraz jeszcze stop. Czy na wprost? Tak, jest bardziej na wprost niż w dół. Także myślę, że tędy będzie całkiem ok. Nie wiem też, kto mnie tu może zaskoczyć jakby w tym momencie. Trochę sobie dam ciut ciszej. Stop, bo jakieś info wyskoczyło. Tylko muszę zrobić cyk pod tytułem, bo nie widzę tego, co jakby nagrywa gra. Więc coś wam wyskoczyło. W sensie nie widzę tego, co nagrywa karta graficzna, bo jestem na innym sygnale HDMI. Oj, to musi coś sugerować. To ja tu podejdę. Turum, 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 turum. Dajcie naboje. Poproszę naboje. Jest i kusza, tylko że ta kusza nie wiem, czy coś specjalnego wnosi. Co się stało? No coś wlazłem. Dobra, weźcie to, rozbierzcie. O właśnie, na tej zasadzie. Proszę bardzo, mam dodatki. Tamtędy nie... Idziemy tutaj. Proszę bardzo. W następne metro, obiecuję sobie, gram na PC-cie, będzie większa imersja z tej gry niż w tym momencie, co to jest na tym Xboxie. Ja się boję, jak ta gra chodzi na podstawowej wersji Xboxa, bo to, co prezentuję tutaj, to jest troszeczkę słaba sprawa. W sensie chodzi mi o wydajność. I tylko tyle. Dobra. Dzień dobry. Ja mam jakąś łódkę zakorbić. Tak a propos. Jeśli ktoś by nie pamiętał, z informacji wynika. Jest nowy znacznik? Ło, panie. I mogę tam dojść jak chcę, tak? Więc czysto teoretycznie tymi kładkami powinno być ok. Ok. Ci się tam bawią. Ja mam nadzieję się tu nie utopić. Te kładki są tak troszkę daleko od siebie. Jestem, stop right there. Chodź tu, frajerku. Haha. Nie, to miało być... Ty pierdoło. Dobra, ja tam wchodzę, uwaga. Proszę bardzo, po mojemu. Do góry, tutaj nie będziemy się certoli z nimi. Nagrywa? Nagrywa. Między ogniem. Pokażcie się. Where are you? No tylko tylu was było. Ej. Jest tam gościu. Proszę bardzo. Tylko bardziej mnie martwi gościu, który jest... Czekajcie, ej, tam się zabunkrowali. Uwaga, jeden... Proszę bardzo, dlaczego headshot nie wszedł? Ty pierdoło, patrzcie, kogo tu mamy. Jak ja bym was tak troszkę inaczej rozwalił, w sensie takim, że nie... Pokażcie, tutaj był gościu. Nie strzelajcie po mnie, chcę tylko itemki pozbierać z nich. Przecież oni i tak nie trafią. Dziękuję. Dobra, teraz się mi pokażcie. Jeju, i tam jest. Dobra, trzeba się zbliżyć. Nie ma siły z tą bronią. Ta broń to jest... Jakiś hit dla mnie. Ty, a w ogóle stop. Czy ja mam itemki pod tytułem? Nie mam itemków pod tytułem. Dobra, no to troszkę ciężko. Jakbyśmy się zbliżyli do was. Tędy! Cześć. No, zapraszam. Podejdźcie. Mati zdecydowanie bardziej lubi strzelać do was z bliższa. To jest jakby... Hey guys! Dobra, prawa strona. Tu jest gościu. Naprawdę to celowanie tu na padzie to jest jakaś totalna nieprzyjemność, ale to nic. To Mateo sobie por... Tu jest gostek. Cześć, pokaż się. Musisz się tylko wystawić, stary. For sure! Dobra, to nie wystarczyło. Ja nie jestem naprawdę słaby w to strzelanie, tylko ono tu jest trudne. Zresztą obejrzyjcie sobie jakiekolwiek inne serie. Na przykład, on tu ma, pad ma dużo czarnej strefy, to może jest powodem, pokażcie tylko opcję, tylko sobie kontroler, czułość, ramka automatycznego celowania, nie,
czułość, a zwiększ się czułość, może wtedy będę lepszy w tym. O, może teraz. Cześć. W sensie... Może to się okazać dla mnie bardziej zbawienne. Dobra, jest ciut lepiej, jakby ten prawy Joy reaguje troszeczkę szybciej. Tak ciut, no to może być troszkę ułatwienie. W sensie teraz, no łatwiej mi się strzela. Czekajcie, zanim tam wlezę, to bym ich wyczyścił tutaj, ile się tylko da. Nie robimy tego bezgłośno, tylko na chama. Się nie będę certolił. Tak, teraz to jest jakby ciut lepsze. Teraz chyba są u góry. Dobra, is here, ja jestem tu. Tutaj jeszcze są. Dobra, no i jest lepiej. Łatwiej się cel... O ty panie. Ty, a to co to było za strzel? Co to było? Dobra, tutaj nie. Dobra, obejdziemy tędy. Cześć, chłopie. Pokaż się. Reload tego, gdyby były potrzebne dwa. Jesus Christ! Tak, no teraz jest lepiej. Ta martwa strefa, to było głupie. Jeszcze sobie to podlepszę. Pokaż się, kontroler, czułość. Ramka automatycznego celowania. Nie wiem, co to znaczy. Duża. Wstecz. Uwaga, chodź tu. A, nie trafiłem. Ty, on jakoś sobie próbuje tutaj wleźć. To tak być nie może. Jak one of us? Przecież was tylu padło, że to jest naprawdę hit już. Dobra, to że tam... Ty mnie nie obchodzisz, stary. Biegasz jak głupi. Moglibyście się poddać? Byłoby mi zdecydowanie łatwiej. Masz, bo dwa spudłowałem. Też wiecie, też troszeczkę to jest chyba przesadzone znowu. Może tak być. Sian na zdrowie, dziękuję, Mati. Ty chyba nie żyjesz, nie? Poprawię cię, masz. Dobra, nie wiem, czy tu jest jeszcze jakiś gościu. Tu po prawej sobie przejdziemy tędy. O, z lewej słyszałem kogoś. Ty pieronie. Chyba, że to po prostu strzał sobie tak leciał. Tu już nie ma przejścia. Jest gdzieś jeszcze jeden człowiek, który ewidentnie się ze mną pluje. Tam jest. Dobra, podejdziemy go z tą pukawką. I to też będzie dobre wyjście. Proszę bardzo. W lewo, frajerze. Dobra, biegiem. Cześć. Hajna Krishna, bang! You are die or no die, to poprawne. Proszę bardzo. Zadanie wykonane, sabotażysta. Proszę, chcę te itemki do tego. Ty, a ja bym w ogóle mógł... Żebyśmy to zmienili na kałaszka. Proszę bardzo. Najbardziej mi się nie podoba to coś, co tu pływa. A numer... Numero uno, numero dwa. Nie to, pokaż. Chciałbym plecak wybrać, bo chciałbym itemki do tego kałaszka i tutaj sobie tylko podokładam takie rzeczy jak to. To. Co to jest za luneta? 4X. No kto widzi na... Ej, to ta 4X by była naprawdę spoko. Czerwony laser nie jest mi potrzebny do niczego. Pokażcie tą lunetę. O tak. O tak. Na zbliżenia mam takie coś? A na walkę daleko. Teraz się zdecydowanie lepiej gra. Jak tą czułeś? Mogłem ją zrobić od samego początku. Zamknijcie mordy. Widzę cię. Ja chcę tego ugu... Ej, to ja lubię.
Proszę bardzo, nareszcie Mati znalazł sobie broń taką, jaką chce. To mi się podoba, to jest dobre. Kałaszników z tym celownikiem. Tam jest jeszcze gościu. Ty się poddajesz. Przykro mi bardzo, ale... BUM! Musiałem poćwiczyć, wiesz? Dobra. To teraz jakby się ktoś jeszcze odważył. Ej, zdecydowanie lepiej się celuje. Dlaczego była taka głupia, martwa strefa? Ja nie wiem, kto tu projektuje. Wy nie graliście na padach? Nadal ta martwa strefa jest taka wyczuwalna. I nadal jest gorzej niż w innych grach, ale jest lepiej niż było na samym początku. Na samym początku to był jakiś krzyż z tym celowaniem. Czy ja tu coś mam zrobić? Zupełnie przypadkiem. Okej, otworzyłem sobie bramę. To teraz tylko łódkę trzeba wziąć. Jeszcze pozbierać itemki od nich i będzie spoko. No teraz to mi się podoba, teraz to zaczęło się granie, przynajmniej celność jest. Przedtem to była męka. Czy najpierw się z celowaniem pomęczyć, a potem czy z ustawieniami, a potem można się bawić już. Także spoko opcja, nagrywa to wszystko, nic się nie wyrąbało, nic. Dobra, bramę sobie otworzyłem, łódka jest tam, okej, czyli w tył na lewo. Wyście to chcieli naprawdę, żebym ja to zrobił po cichu? Przecież to jakby graniczyłoby z cudem troszeczkę. Taką mam teorię. Tego non-stop trzepie, nie? To jest hit, gościu. Dobra. Przecież ja tą łódką w życiu bym stąd po cichu nie wypłynął. Proszę bardzo. Płyniemy. Jedna rzecz mnie tylko martwi, że tu mogą być jakieś robaki. Płyń. Aha, na RT. Czekajcie, RT? Tak, RT. RT jest na dole, to muszę ogarnąć. Wum, wum, wum. Proszę bardzo. A jak daleko ja mam płynąć w ogóle, tak a propos? O ty, wcala. To trzeba skręcać jakoś. Tutaj tędy przemkniemy? Niekoniecznie. Idę za ścieżką. Ej, naprawdę daleko trzeba płynąć. Ja nie mogłem tego zrobić. Jej, koparka. Kręć w lewo, stary. A tu co się odpierdziela? Co to jest? Stop. Nie chcę tego. No dobra, to są jakieś bagna, to w takim razie wyście mi wytłumaczcie, jak ja tą łódką, chyba że ja miałem po prostu tak przepłynąć i tu już mam wysiąść. To jest całkiem quite possible. Czy ja naprawdę miałem łódkę zdobyć, żeby taki fragment sobie przepłynąć? To jest jakaś kpina troszeczkę. Najpierw jest to, kto cię zabił. To jest pytanie w tym momencie. Tutaj też są martwi. Ej, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Dawaj maskę przeciwgazową. Czekajcie, jak ja daleko w ogóle mam się dostać? To jest tutaj już. Dobra, szukamy drabiny, jakiejkolwiek prosiłbym bardzo, byłbym mega wdzięczny, bo nie chcę wchodzić do środka. Jest i są schodki do góry. Nie, to nie są, to jest takie coś. Ja pierdziu. Okej. Cześć. Jestem na miejscu. Tylko chciałbym zauważyć, że całkiem możliwe, że na miejscu jest u góry po prostu. I trzeba znaleźć. I tak. Jak to może być zamknięte? Tak, trzeba znaleźć wyjście do góry. Jakoś sobie tutaj to oblecimy, obejdziemy. Eju, fuj. Proszę bardzo, dzień dobry. Aha, chyba to miałem znaleźć. Jest i winda. Pod warunkiem, że działa. Tak jest, właśnie, standard. Okidoki, generator jakiś trzeba. Muszę wydostać się z bagien i znaleźć drogę prowadzącą do tamy. Najpierw jednak warto sprawdzić opuszczony tartak. Zasilanie tartaku jest wyłączone. Muszę znaleźć generator i go włączyć. Dobra. Generator jest tutaj. W sensie kompletnie nie w tym miejscu, gdzie pokazuje X na mapie. Tylko trzeba chodzić za kompasem. To jest jakby... Powiem tak, kompas jest ważniejszy. Zdecydowanie. Zaklej tą dziurę, trzeba to naprawić potem. Kompas jest ważniejszy, na X-y na mapie mają błędy i
często się mylą, w sensie takim, że nie warto iść za X-em, tylko za kompasem. Co jest? Zmień filtr w masce. Jest ostatnia minuta. To jest hit. Pyk. Teraz to trzeba uruchomić i teraz wszystko będzie funkcjonować i teraz można spokojnie już się przedostać do windy. Z tymi filtrami do maski jest ciągły problem, bo naprawdę mi brakuje. Dobrze, że teraz tutaj jakby tylko zakażony jest teren na dole, a powyżej chyba można oddychać. Dzięki. Mogę to ściągnąć? Powiedz, że tak. Tak jest. Ej, tu są normalnie roślinki. Dobra, teraz tylko a propos. I gdyby się coś stało, gdyby się coś wydarzyło, ja wezmę, zrobię pod tytułem twórz. Dobra, jeden. No, zyskaliśmy całą minutę. Także oki. Tu się ktoś odzywał, bo krzyczał po mnie, że mam nie strzelać. Miejmy nadzieję, że jakoś do tej tamy, nie wiem, czy się, no chyba się dostanę do tej tamy. Cześć. Dobra, to ty sobie gadaj, a ja pozbieram itemki od ciebie, wiesz? Am I right or am I right? Put a sock in it. Your nose is brown enough. Where was I? Ah, the bandit. All the boys. Dobra. Jej, bo już się zastanawiałem, czy ja mam słuchać tego typa naprawdę tak długo. Aha, jestem, dotarłem, frajerzy, idziemy. O nie, to mi się nie podoba, jakiś tam jest ten duży miś. Dobra, gdzie się muszę dostać? W prawo, oki, czyli prawdopodobnie się spotkam z całą ekipą, jakiś środek przeciwbólowy dla Anny, to potem. Ale to podejrzewam, że jak znajdziemy tutaj, gdzieś się osiedlimy, to będzie powolutku koniec gry. Oż ty wcala. Nie, takie rzeczy to mnie się nie podobają. Ja bym tego nie chciał. Aha, dobra, super. Rozumiem, że tu trzeba wejść. Subcio. Uwielbiam takie rzeczy. Moglibyśmy po prostu szybko tu przemknąć. Dziękuję. I do góry. Dobra, to chyba wystarczy. Ale co tu się dzieje? Dlaczego takie coś? Chyba nie umieram. Czemu nie mam latarki? To mnie rozwala. Bo nic tu nie widzę. Dawaj światło. Ja pierdziu, co tu się odrabia? Ja naprawdę idę tak na oślep, że to jest hit. Nie, tylko nie... O, dobra, tędy. O, już się zastanawiałem, co ja w tym momencie zrobię dalej. Co tu się może wydarzyć? Co ja zrobię, jak nic nie zrobię, gdy po prostu mi to wszystko tu się coś takiego stanie, że... Ała. Dobra, jestem.
Cześć. Mogę was zatłuc, tak w sensie teraz jakby się dało. Mam jakieś itemki pod tytułem... Nie, on tylko do rzucania. Dobra, ja ich muszę tu pozabijać, zanim pójdę gdzieś dalej, bo to jest troszeczkę tak bardziej wymagane. Cześć. No czemu to nie ginie? Chodź tu. Czekajcie jeszcze. Dobra, umarł. Jeszcze gdzieś są następne. Zasada całkiem okej, jeśli to zadziała. Bo coś czuję, że tu nie ma prądu. Wiedziałem! O, tutaj jest ten baczek. Proszę bardzo. Jezu, postawili takie w zdupy miejsce, naprawdę. Mamy benzynę? Super. Dziękuję ci. Na to bym nie wpadł. Naprawdę dają w takich miejscach itemki, że to jest hit. I zero znacznika. Ty się naszukasz, człowieku. Ej, w ogóle tu też jest paliwo. Brawo, Mateusz. A się okaże, że puste. Puste, czyli to by mi nic nie dało. Najlepsze, że mam drugi karnister. Hehe. Ziomy. Dobra, to wystarczy. To wystarczy, żeby tylko troszkę ruszyło. Jest? No to dobra. To teraz ogniem. Do góry. Przepuść mnie. Już nie mam naboi. Z wszystkiego się wystrzelałem, ale za to wyjdziemy. Brama się otworzy. Zdążę. Proszę bardzo. Póki generator działa, póki działa, póki działa, póki działa, póki mu się nie zdechło. Aha, dobra, czyli jeszcze nie wyszliśmy na powierzchnię. Super. Takie rzeczy to ja lubię. Dobra, no to słuchajcie, z tego miejsca byśmy sobie zaczęli w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał, że zostawicie łapę. I widzimy się w następnym. Tu jest jeszcze jakaś książka czy coś, czy mapa. Nie wiem, weź wszystko, co tylko można. Nowa notatka, ładowanko, broń. I my pójdziemy dalej z 10 nabojami. Teraz to tyle. Trzymajcie się. Cześć!